No elo, widzę, pomału zbliżamy się do końca daily, bo jest tu już piąty dzień, więc możesz dać znaka, jak ci się podoba taki format. Jeśli jeszcze nie zostawiłeś suba, to prosiłbym cię o zostawienie, a o łapce mam nadzieję, że nie muszę ci przypominać. Zostawcie ich, proszę, tysiąc, wtedy będę wiedzieć, że chcecie więcej daily i być może nawet jeszcze w te wakacje zrobię kolejne. Pamiętajcie o moim serwerze Roleplay, do którego link znajduje się w pierwszej linijce opisu, a teraz zapraszam do oglądania. Ej widzowie, tak się dołączyłem na jakiegoś World of Sunset RP i ja nie mam pojęcia, jak takie serwery funkcjonują. Od 15 minut próbuję stąd wyjść, a tu gra 140 graczy. Mi powiedzcie, jak można k***a zrobić taki serwer, że biegniecie i się nagle przewraca się. No przecież to jest tak irytujące. Jak można grać na takim czymś? Mi wytłumaczcie. Jeśli ktoś tu gra, to napiszcie mi komentarz. Proszę, proszę was. Co was tu fascynuje w takim serwerze? No przecież stąd się nie da wyjść. Ludzie zrobili labirynt, rozumiecie? To oni zrobili labirynt na starcie, żebyście nie mogli wyjść z respa. Zamiast dać respa nawet na lotnisku, to nie. Zróbmy respa gdzieś w podziemiach i labirynt niech ludzie rozwiązują. Haha, taka zagadka będzie fajna dla ludzi. O mój Boże. I tam jest wyjście i się nie da przez to przejść. Zajebisty serwer. Tak jest, zróbmy taki serwer. Meanwhile. No już wiadomo, co się boi w karze. Bierzesz czy podwajasz? Biorę. A co mogę wziąć? Wybierz od 1 do 3. 3. Wygrałeś to, poddaj się. Och, ej, ale ja tu wszedłem, a było napisane bojówka zakazana. I co to? Co, piło cię na pan? Gofres, To ja gofres, no. Siema. To ja gofres. Masz kajdanki? Bojówka zakazana Sunset RP, by the way. Widzowie, jeśli chcecie uniknąć takiej sytuacji, bo jest to typowy przekaz bojówkarstwa w mieście, to zapraszam na mój serwer Roleplay, jest to Realistic RP, Whitelist Off, każdy z was sobie może zagrać totalnie za darmo. Ja takie zachowanie jak typowa bojówka w mieście, czy masminowanie policji będę tępić. Więc co, link do Discorda oczywiście macie w opisie, a ja wam teraz pokażę coś fajnego. No i co, zamiast poddawać innych w mieście, niszczyć im rozgrywkę, to mamy tablet Crime, żebyście się nie nudzili. Używamy sobie go i tutaj mamy kontrakty. Ja aktualnie nie mam żadnego, bo wszystkie zrobiłem. Kontrakty możemy sobie wykonywać w grupie, czyli możemy sobie to robić z kolegą. I za takowe kontrakty dostajemy pieniądze oraz taką oto walutę, którą możecie sobie wymieniać do różne nagrody. Przykładowo limitowany pojazd, vintage pistol, naprawki, no totalnie na wszystko. Jak widzicie, tutaj miałem jeden kontrakt zrobiony. I dodatkowo macie tabelę wyników, gdzie jest topka. No i są to tak zwane trackery, czyli dostajecie po prostu zgłoszenie o samochodzie, który musicie odnaleźć. Jeśli go odnajdziecie, to dostarczacie go i za to dostajecie pieniądze oraz tą walutę. Jak widzicie, mamy też różne klasy tutaj, ja aktualnie jestem na poziomie D. No i jak wejdziemy do klasy B lub A, już nie pamiętam do którego, to o każdym naszym trackerze dostaje informację policja i wtedy się zaczyna robić ciężej. No wiadomo, że każdy chciałby być top 1 i odbierać sobie nagrody, ale policja będzie w tym utrudniała, żeby to nie było takie proste. No i do tego musicie sobie już sami wykminić, co zrobić, żeby nie było tej policji. Oczywiście mamy też tablet SASP-u, już wam go pokażę, tylko trzeba go zbindować sobie. No i zbindowany, już wam go pokazuję. Tablet był pisany od zera, więc nie znajdziecie go na żadnym innym serwerze, na przykład Dispatcha, który jest napisany tutaj w tablecie. Nie musicie wchodzić do żadnego Google'a ani nigdzie, tylko sobie po prostu to w tablecie wszystko macie. Mandaty sobie patrzymy, osoba sobie wpisujecie, przestępstwa, wyroki sobie nadajecie również, przestępstwa sobie dajecie co chcecie, notatki sobie możecie dać, dokumenty sobie wpisujecie, na przykład wyszukaj obywatela, czyli Joachim Hitas, Joachim Whiteas i tu macie wszystkie informacje o mnie. Możecie mi dać, że jestem, nie wiem, w grupie przestępczej, cokolwiek, sobie wszystko tutaj macie pod ręką. Mieszkania, pojazdy, przewinienia, wydatki, wszystko tutaj macie. Oprócz tego macie pulpit, gdzie widzicie słupki, tak zwane wykresy. Macie też, kto jest na służbie. No naprawdę jest tak serwer dopracowany. No i co? Mam nadzieję, że zobaczymy się na serwerze. Link Discorda oczywiście macie w opisie. A teraz lecimy z dalszą częścią odcinka. Dacie 10 na leczenie? Nie mam pieniędzy. Ale masz klamkę przecież na sobie. Daj kajdanki na chwilę. Dajcie kajdanki na chwilę, bojówkarze. Dobra, dawaj. Wiecie, że nagrywam. Daj kajdanki na chwilę. O, dzięki wielkie. Nagrywam. O nie, nagrywasz! O nie, co ja teraz zrobię? Proszę, tylko tego nie nagrywaj! Proszę, nie nagrywaj! Proszę, tylko nie nagrywaj! Tylko nie nagrywaj! Proszę, tylko nie nagrywaj! Dziękuję bardzo. A już nagrałeś wszystko? Już wszystko nagrałeś? I co, dostanę bana permanentnego? Proszę. Proszę, proszę, nie nagrywajcie tego, jak grudnie, proszę! Czekaj, kurwa, dobra, zobaczcie. Dobre ujęcie, dobre ujęcie. Dobre ujęcie jest? Dobre ujęcie, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dzięki. O, no i super, mam co potrzebuję. Dobra, i nagraliście wszystko? Wszystko nagraliście? Dobra, super, dzięki chłopaki, na razie, dzięki, cześć. O, serio, dzięki wielkie stary. Ej, ale czemu tu mnie bijesz? Ja mam to wszystko nagrane. Ty jesteś jakieś bojówki albo coś? No człowieku. To kurwi. Jakiś napad? No oczywiście, mocno, mocno. No i spoko. Dobra, masz kajdanki? Bo ty jesteś. Kasetkę walimy, no, 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 dobra, no. Dawajcie za mną, kurwa. Pojadę po kajdanki do siebie, stary. Dobra, dawaj. Da się tutaj jakoś bindować tej temy, czy nie da się? Nie. Nie, właśnie to jest chyba lipa, nie? Ja 2023 rok przypominam. No, to. Te miasto chyba żyje. Zostaje zablokowany na tym serwerze powód WZ. Zobie, chcieliście na DRP, więc wszedłem. Ale to nie będzie tak, że pójdziemy się strzelać, chociaż być może pewnie też tak będzie. O, skaza na serwerze. Właśnie będziemy się teleportować do ludzi i patrzeć, co u nich. Teleportuj się do gracza. Siema, skaza. Halo, skaza. No i skaza się niestety nie odzywa. No szkoda. Jokim na latarni. Ej, gdzie jest Jokim? Ej, gdzie jest Jokim? Halo. Na latarni jest? Ej, jedziemy do niego? Jokim jest na latarni? Jokim jest na latarni? Na latarni. Jest.
O ludzie, to ja tam chyba lata. Ja tam teraz jadę, ja tam jadę na latarnię. Aha. Ej, mam pytanie, tu serio z Jokim? Tak, no serio tu jest Jokim, serio tu jest Jokim. Chcę z nim spotkać. Aha, dobra, no to spoko, jak pizdę dostał. Dobra, to nic, na razie, cześć. O, lobby! Lobby. I tutaj gdzieś oponent jest za mną, aha, on jest za ścianą. Dobra, tu mamy pierwszego oponenta. Jeden śpi. Tu mamy kolejnego oponenta. Drugi leży. I tu mamy jeszcze dwóch oponentów. Walimy obydwóch na dziurę. No i tutaj chyba zginę, jestem przekonany. Nie, proszę nie. Leży trzeci oponent, tutaj jest czwarty. No i leży, bo jakiś z tłumikiem, no nie. O, co za ciota. Ej stary, zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Chciałem cię zaprosić na rządowy. Na rządowy chciałem cię zaprosić, no. Dobra, na razie. Ej, podwieź cię gdzieś, bo tak sobie biegniesz. A ja nie wiem, no jak radzę. A, no dobra, to spoko. Na razie, cześć. Z tym chłopaczek na elektrowni. Przepraszam cię najmocniej, przepraszam cię najmocniej. Nie chciałem ci zrobić krzywdy. No? Czekaj. Ja bym taki sesji to. Ała no. Pogłaskany. Co to jest? Co to jest za Pokémon? Co, o co tu chodzi? Czemu tu nie ma ten? Jeziora. Znaczy ja i tak nie mam wody. Aha! Gdzie jest mój lis? Ta, tu jest jakiś chłop. Ja się tutaj ten? Ta, to są ludzie. Ale czemu tu nie ma jeziora, ja się pytam? Zapomniałem, że większość tych aut jest pewnie kuloodporne. Ale jeden śpi. Plecy jeszcze gdzieś mam. Drugi śpi. Uj, chłop z długą. Trzeci śpi. Aha, no pustą dostał. Było nagranie, proszę replay, proszę replay. Czemu do mnie strzelasz? Czemu do mnie strzelasz? No i muszę cię nakopać. Czemu do mnie strzelałaś? Kochanie. Dobra, ostatnia strefa. Teleportuję się na elektrownię. Tu walicie DV-kę. Jednego zabijacie. Sorry, mam wallhacka, stary. Aha, i spadacie gdzieś na dół. Leży drugi. Sorry, przepraszam cię, misiu. Mówiłem. Złaź tu na dół, chodź tu. Chodź tu, bo ja tam wejdę. Chodź tu. No i mówiłem, łatwo. Sorry, sorry, że cheatuję. Przepraszam, że... Sorry, że cheatuję. Przepraszam, że cheatuję. Przepraszam, że cheatuję, nie chciałem. Co mówisz, co mówisz? Rucham ci matkę, felu. No ta, te auta są kuloodporne, no przecież. Nie mam do moda. O? Kurwa. Gdzie twój godmod, halo? O nie, dwójka, bo im w każdy na mnie wysiada. Trójka. O ile ich tu nagle jest! O, jaka tuba! Dobra, walimy ich, walimy ich, walimy ich! No i leżę. Druga szansa, bo ich za dużo jest. Druga szansa, ale nie mam biegania. Jeden. Drugi. Czekaj, teraz ten trzeci jeszcze. I trzeci teraz leży. Dobra. No i w body umarłem, w body. Starczy. Serio?